twój pierwszy tatuaż, który wykonałaś? Pierwszy był chyba tribal. Tribal, tak? Klasycznie. Klasycznie. 3 znaczki chińskie na przedramieniu, nigdy tego nie zapomnę. Okej. Datę nadania praw miejskich mojemu rodzinnemu miastu Lubinowi. Okay. Co? To chyba był jakiś napis. Taka podstawa. O, kurczaki. To był super extra tribal tak zwany na kostce, który wyglądał jak piła tarczowa. Pośrednio wyszło. Ale nie. Kruka, takiego spolowego na udzie, sam kontur, wyszedł dramatycznie. Okay. Najdziwniejszy tatuaż, który wykonałaś. O kurwa, imię byłej dziewczyny. Jacek, praca Marcina Łukasiewicza, junior innego przez takiego sadystycznego chłopczyka w czapce Mikołaja, który przy zachodzie słońca zażyna gumową kaczkę. Najdziwniejszy, nie wiem czy był najdziwniejszy, ale najbardziej taki, który zapadł mi w pamięci, robiłam rękaw w postaciach z Cartoon Network. Jest to jeden z moich ulubionych tatuaży. Robiłam kiedyś stopę na stopie. Stopę małego dziecka na stopie jego mamy. Okay. To było trochę creepy. Kobiece genitalia z wystającym ogonem ryby. Generalnie nie ma dla mnie takiego najdziwniejszego tatuażu, nie? Tatuaże, które tak jakby estetycznie ja nie akceptuję, to odrzucam, nie? Miałem paru klientów, którzy tam chcieli oko sobie wytatuować, powieki, jakieś takie rzeczy, ale tu bardziej o miejsca chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś surrealne rzeczy, to ja wszystko się łapię, bo uwielbiam takie tematy, nie? A dla pospolitego człowieka, takiego, który nie jest z tatuażem związany, no to są dziwne rzeczy. Okej, to rozumiem jak najbardziej. Jakiego wzoru byś nie wykonał, nie wykonała? Sierp i Młot i swastyka. Ideologicznie, no to wiadomo, że jakichś tam neonazistowskich takich, bo nie jestem fanem generalnie takich rzeczy. No i przede wszystkim takich, gdzie moja estetyka jest porażona motywem czy tam ideologią. Ciężko mi dokładnie przytoczyć jakiś test, nie? Na takiej zasadzie, nie? Teraz? No w sumie nie zrobiłbym tribala. Okej. Nie wiem. Tribala? Obecnie nie wykonałabym tribala. Okej. Czegoś brzydkiego. Tribala? Tribaly nie są brzydkie. Żartuję, bo też mam tribale, jakby nie patrzę. Tribale są fajne. Mi się podobają.